Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie na kolejnym odcinku Recepty na Ruch. Dzisiaj moim gościem jest Maja Herman, lekarka, tak. Psychiatrka, świetnie, asystentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, też się współzałożycielka Instytutu Amici. Też się zgadza. I tak jeszcze jest. Do tego instagramerka. Tak. Czyli mamy specjalistkę, która próbuje dotrzeć przez media społecznościowe z ważnymi informacjami, a takich specjalistów jest mało. Niestety, wciąż. Niestety, rządzą fake newsy i takie niesprawdzone informacje, a my będziemy chcieli dzisiaj porozmawiać o poważnych rzeczach, sprawdzonych informacjach, a w sposób może zobaczymy, jaki czy nam wyjdzie, bardziej poważny czy mniej poważny. No, sądząc po koszulce, to ja widzę więcej uśmiechów na twojej koszulce, więc jakby może być niepoważnie. Zobaczymy. Powiedz, mamy receptę na ruch. Mhm. Jaka jest twoja recepta na ruch albo co robisz? Czy jesteś aktywna fizycznie? Jakieś sporty preferujesz? Jak to wygląda? Jestem kompletnie nieaktywna fizycznie. Recepta na ruch to fake news. Nie ma czegoś takiego. Nie żartuję oczywiście. Ja preferuję wszystkie sporty, które pozwalają na bardzo duży ruch. Z wyjątkiem biegania, którego nie cierpię, bo jest dla mnie nudne po prostu. Ja jestem taką osobą, która potrzebuje dużo bodźców dookoła, więc musi się dużo dziać, więc wybieram sporty takie jak taniec, takie jak rolki, takie jak rower. I to są zdecydowanie moje sporty, które... No rozumiem. Co z tym bieganiem, to bym się nie do końca zgodził, że jestem, no bo możesz wybierać sobie różne trasy biegowe. Ja lubię biegać. Czasami wcale nie jest nudno, jak cię pies zacznie gonić, czy coś większego. No to adrenalinka, to wtedy od razu lepsze czasy robisz, rozumiem. No, jasne. No tak, ale z tym ruchem to ja mieszkałam kiedyś z dziewczynami, które studiowały AWF i one mnie próbowały bardzo intensywnie, 2 lata mieszkałyśmy razem i bardzo intensywnie przekonać do biegania. Naprawdę w końcu się poddały i stwierdziły, że naprawdę bieganie nie jest dla mnie. Bo ja i gadać muszę, a jak zaczynam gadać, to mam zadyszkę. Jak mam zadyszkę, to już nie mogę biec dalej, a jak już nie mogę biec dalej, to się frustruję. I... Ja nie mogę biegać w pomieszczeniu. No nie, bieżnia to nie dla mnie, ale nie, to w ogóle też nie umawiam bieganie. Się na bieganie z różnymi osobami. Spinning taki rowerowy uprawiam w pomieszczeniu i faktycznie to jest akurat jedno jedyne to, co jest... Ale tam się dzieje, tam tempo zmienia, muzyka się zmienia. Tak, tempo, tu pod górkę, tu wolniej, tu szybciej, tu większy opór, tu mniejszy opór, tak dalej. Ale to, co jeszcze w bieganiu jest ciekawe, że można słuchać podcastów. Bo nie musisz się tak bardzo koncentrować na tym, co robisz, bo... Ewentualnie jak sobie ustawisz jakieś interwały, to musisz skupić na tym tempie, ale jak biegasz w równym tempie, to wchodzą podcasty, audiobooki. Naprawdę można wykorzystać ten czas bardzo pożytecznie też. Nie tylko dla swojego ciała, ale też czegoś nauczyć, dowiedzieć, ale wiesz co, zrelaksować. Przez przypadek zupełnie, podświadomie, nie ma przypadków, tylko podświadomie już zaczęliśmy rozmawiać o psychiatrii tak naprawdę i o tej recepcie na ruch. Dlatego, że jest coś takiego, że jeżeli my zaczynamy się zmuszać do robienia czegoś, czego nie lubimy, co jest dla nas ciężkie, trudne, tak jak dla mnie na przykład było wybieganie, tak? To by była droga przez mękę, to wcale ten ruch nie będzie dla mnie dobroczynny, on nie będzie mi sprawiał psychicznie, tak? No, fizycznie w końcu, bo wiadomo, jestem osobą zadaniową, to w końcu jak się zawezmę, to pewnie bym przebiegła, tak? Ale psychicznie będzie powodował mnie frustrację, będzie powodował mnie złość. Za każdym razem, gdy będę musiała wychodzić na to bieganie, będę się denerwować. Ja nie lubię zimna. Wiadomo, jak nasz kraj wygląda. Niestety nie jesteśmy najlepsi pod tym kątem. Więc nie warto robić czegoś takiego, jeżeli chodzi o zdrowie psychiczne. Nie warto uprawiać ruchu, który jest modny, tylko ten, który lubimy. I to jest taka ważna rzecz, którą ja zawsze powtarzam pacjentom, bo oni na przykład do mnie mówią, przychodzą i się skarżą na to, tak? I mówią, że no tak, no bo wszyscy ten crossfit, a ten crossfit jest taki trudny, albo wszyscy to bieganie, a ja nie lubię. Więc ja zawsze wtedy mówię, rób to, co lubisz. W pełni się z tobą zgadzam. Bo jakby tworząc recepty na ruch, to tam się bierze pod uwagę przede wszystkim takie 4 parametry. To jest rodzaj wysiłku, to jest czas trwania pojedynczej sesji treningowej, to jest intensywność tego wysiłku, i częstotliwość, ile razy na przykład w tygodniu. Ale nie ma tutaj zazwyczaj powiedziane, żeby jakąś formę, taką jaką się lubi, ale zawsze też pacjentom czy osobom, które gdzieś tam próbuje namówić do jakiejś aktywności, żeby poszukali tego, co lubią. Nawet jeśli to jest fizjoterapia, pracuję z pacjentami,
to staram się już w wywiadzie dowiedzieć, jakie aktywności nawet za czasów ich dzieciństwa sprawiały im przyjemność. I jakby w tą fizjoterapię wplatam właśnie takie formy ruchu. No jak ktoś grał w koszykówkę, owszem, po jakiejś tam operacji nie wezmę go na boisko i nie będzie grał w tą koszykówkę, ale wezmę tą piłkę, nawet nie musi być do koszykówki. Jeśli do koszykówki, to super. I pokażę mu jakieś ćwiczenia z tą piłką, od razu mu to się kojarzy z tym, co lubił kiedyś robić. No, zgadzam się w pełni bardzo. Także szukam... Bardzo ładnie, piątka. Szukam, przede wszystkim zaczynam od tego, żeby dowiedzieć się, kto jakie formy ruchu lubi. Tak jak zacząłeś ode mnie, to teraz możesz mi zalecić jakąś formę ruchu na przykład. Znaczy, ja jestem perfekcyjnie zdrowa. Ale to już zdrowa. Wiem, jaką formę ruchu akurat wybierasz. Przypominam, jestem perfekcyjnie zdrowa, takiej wersji się trzymamy i koniec, kropka. Czyli jaka forma ruchu u ciebie najbardziej się sprawdza? Taneczna jednak. Taniec. No, teraz jeszcze do tego dochodzi śpiewanie, ale to już jest bardziej takie relaksacyjne. To... Ale można tańczyć i śpiewać. Jak byłem na koncercie Beyoncé, to tam no, tak to wyglądało. Do tego właśnie. Jeszcze mi daleka droga, ponieważ na razie oddech przeponowy jest czymś nienaturalnym dla mnie, bo mężczyźni jak biorą wdech, zrób wdech. O, też niedobrze. Niedobrze. Też niedobrze. No, widzisz, ale to pewnie dlatego, że kamera i dobrze wiesz, że jak zrobisz inaczej wdech, to będzie widać brzuch. A wdech powinien być taki, że właśnie ten brzuch wychodzi, a nie wchodzi. No, ale tutaj też jest wizja, to nie będę tego robił. No tak, no ale jest to takie trudne, bo kobiety są przyzwyczajone, że muszą być zawsze wciągnięte. Więc spróbuj na wciągniętym brzuchu zaśpiewać albo powiedzieć cokolwiek, albo mówić cokolwiek, to po prostu po chwili już jesteś w takiej zadyszce. Że, a tańczyć jeszcze przy tym, no to jest jakieś wyzwanie dla mnie. Taniec i śpiewanie, właściwie to śpiewanie to też jest forma ruchu, tutaj bardziej klatki piersiowej, właśnie przepony, tych wszystkich mięśni oddechowych, a taniec to jak to z tym, jaki taniec? Taniec najbardziej no taki, który najbliżej mojemu temperamentowi jest, czyli latynoamerykańskie albo hip-hop. No, szczególnie latynoamerykańskie tańce to uwielbiam, no. Wszystkie rodzaje salsy, czacze, rumbę, no to są... Tańczy z partnerem, czy samodzielnie można? Można tańczyć samodzielnie i wszystko absolutnie można zatańczyć samodzielnie. Nawet ostatnio w internecie taki przepiękny filmik buszował, jak kobieta przepięknie tańczy tango argentyńskie sama. Barierką od balkoników deszczu. Przepiękny. Aha. Polecam wszystkim do wyszukania, bo jest cudowny. Jest przepiękna. Ona, ten jej ruch jest po prostu, ona nie tańczy, ona płynie razem z tym deszczem. Ja nie wiem, jak ona to robi, to jest przepiękne. I sprawia dużo przyjemności oglądanie. Więc można tańczyć samemu, można tańczyć z partnerem, można robić właściwie w tańcu wszystko, co się chce. No, taniec to taka bardzo, bardzo dowolna forma ruchu. Tam nie ma ograniczeń żadnych. No, z wyjątkiem naszego własnego umysłu. To jest jedyne ograniczenie. O tańcu na pewno też będziemy w kolejnych odcinkach rozmawiać z różnymi osobami, które reprezentują różne style taneczne. Ale wracając do samej aktywności fizycznej, czy to będzie taniec, czy to będzie bieganie, jak ktoś lubi oczywiście, czy to będzie koszykówka, dowolna forma ruchu, to jak to działa na naszą psychikę? Jakie korzyści daje nam uprawianie dowolnej formy ruchu, jeśli to jest właśnie systematycznie, dobrane oczywiście do naszych możliwości fizycznych, też pewnie i psychicznych. Mhm. Jak to wygląda? Wiesz co, spoważniałam na chwilę, dlatego że tu trzeba powiedzieć dwie rzeczy, które są niezwykle istotne. Czyli jeżeli mamy pacjenta, który jest w zaostrzeniu swojej choroby, takiej jak depresja, jak nie wiem, schizofrenia, jak zaburzenia lękowe, jak różnego rodzaju fobie i ataki paniki, to w momencie, w którym on jeszcze do tego wszystkiego zacznie uprawiać intensywnie sport, mówię o intensywnym uprawianiu, a zazwyczaj ludzie to tak w pierwszym odruchu idą intensywnie, bo podobno ruch przynosi zdrowie, tak? Więc wtedy to jest bardzo niewskazane, dlatego że właściwie wykorzystuje całą resztę zasobów, bo sport wydziela dopaminę, on pomaga w tym wyrzucie dopaminy, różnych innych neuroprzekaźników, które sprawiają nam przyjemność, też są trochę uzależniające, ale sprawiają przyjemność. Więc jeżeli już mamy niskie zasoby, to niestety w tym momencie tych niskich zasobów przy kolejnym wyrzucie po sporcie czujemy się bardzo źle, ale to w momencie ostrego takiego stanu zaostrzenia swojej własnej choroby, którą mają tam rozpoznaną pacjenci. W momencie, w którym zaczynają wychodzić z choroby, albo gdy czują się tylko źle, albo gdy mają kryzys, po prostu kryzys, albo gdy są wypaleni, albo gdy mają już dość tego, co się dookoła nich dzieje,
to sport właśnie pomaga, właśnie w odwrotnym tym mechanizmie, za pomocą dopaminy głównie, która jest moim ulubionym neuroprzekaźnikiem i który powoduje, i dopamina powoduje, że jesteśmy bardzo szczęśliwi. Właśnie ruch ją wyzwala, jedzenie, picie, współżycie. No to są takie sytuacje, w których dopamina, to tam oczywiście substancje psychoaktywne niestety też, ale są też te właśnie zdrowsze formy jak ruch. Tu powiedziałaś o tych chorobach poważnych, które mogą mieć przebieg cięższy albo lżejszy. Ja wyczytałem, że Narodowy Instytut Zdrowia w Wielkiej Brytanii przy lekkich formach depresji zaleca, no dokładnie na jakichś badaniach to sprawdzili, że formę grupową aktywności fizycznej, 8 osób w grupie, tak to dokładnie opisali, 2 razy w tygodniu po 45 minut sesje treningowe na tam 4-6 tygodni, później te sesje raz w tygodniu, to z instruktorem, po to, żeby nauczyć osoby, żeby samodzielnie organizowały sobie tą aktywność. Czyli taki przepis, taka recepta na ruch u osób z lekką formą depresji. Tak. Ale to łagodną. Nie tylko łagodną. Tak, łagodną, nie lekką, przepraszam. I do tego jeszcze są badania, które potwierdzają, że u osób, które mają stany lękowe, fajnie sprawdza się aktywność fizyczna, czy potrzebują podbudować swoją motywację, taką pewność siebie. Czy tutaj w tej kwestii coś możesz jeszcze dopowiedzieć? Tak, po pierwsze, jeśli chodzi o te pierwsze badania, o których wspomniałeś, no to trzeba zacząć od tego, że aktualnie w dzisiejszych czasach największą naszą zmorą i powodem wszystkich zaburzeń psychiatrycznych, ja wolę mówić kryzysów emocjonalnych, jest samotność. Więc nie dziwi mnie, że zrobili badanie w grupie i kazali w grupie i zbadali w grupie, bo w grupie siła, bo w grupie faktycznie jesteśmy częścią społeczności. Jak zaczynamy być częścią społeczności, to już jest efekt zrobienia, a potem cała reszta to już idzie kaskadowo, lawinowo. I faktycznie w tych epizodach łagodnych Brytyjczycy zalecają aktualnie. Kiedyś było tylko terapia behawioralno-poznawcza, a ostatnio zmienili, że jeszcze ten ruch, co jakby czapka jest głów dla nich, bo to bardzo dobry pomysł. No, czy my do tego kiedyś dojdziemy u nas w Polsce? Myślę, że być może. Wierzę w to dzięki między innymi takim inicjatywom jak twoja, która będzie propagować taki zdrowy ruch, bo zawsze na drugiej stronie szali jest niezdrowy ruch. I to, co mówisz, że się nauczy sam, że takie osoby na przykład, jeszcze inaczej, te osoby, które z zaburzeniami lękowymi, że to podnosi ich pewność siebie, że one zaczynają wtedy jakby lepiej widzieć siebie, lepiej się postrzegać. Dlaczego one tak robią? No bo zaczynają mieć wyniki. Tak. Jakieś osiągi, nie wiem. Jak na początku przebiega 2 kilometry, to później 5 kilometrów, już tak się uczepiliśmy tego biegania, to niech już zostanie, tak? A potem coraz lepiej. Potem dalej, szybciej, potem kolejne zawody, potem półmaraton, potem maraton, a potem już jest tak naprawdę wycieńczony i zmaltretowany, ale dalej biegnie. Nie zatrzymuje się, bo jakby rywalizacja i to taki ten drugi biegun wszedł za bardzo, mówiąc kolokwialnie, i wtedy niestety uzależnia się też. Oczywiście, no to jest racja. Lek, czy będzie lekiem, czy będzie drożyzną, zależy tylko od dawki. Tak. I przedawkować można wszystko, aktywność fizyczną również. To właśnie, a to jest taka prawda oczywista, tak? Wydaje się taka, jak mawia klasyk, oczywista oczywistość, tak? Ale tak wiele osób o tym zapomina, i to nie tylko spoza branży medycznej, ale i w branży medycznej. Obserwuję ludzi z branży właśnie naszej, którzy są uzależnieni od ruchu. Po prostu są uzależnieni od tej ciągłej dopaminy, która musi płynąć, a dopamina ma to do siebie, że ona żąda później coraz więcej. Że żąda, żeby się wydzieliło tyle samo, musi być większy bodziec. Więc to nie jest takie proste. Nie tylko uzależnienie od samego ruchu, ale jest, pisałem rozdział do pewnej książki o bigoreksji, czyli takie uzależnienia od ćwiczeń, ale po to, żeby wyglądać, to u kulturystów głównie chodzi, osób, które patrzą też na swoją sylwetkę. Też pisałem rozdział do tej książki. A widzisz. I czytałam o bigoreksji. Także można się też uzależnić od wyglądu swojego, a inaczej od aktywności fizycznej, która wpływa na wygląd. Tak. Także... Tak, no,
to jakby to już też wiemy i to też jest ta druga strona, ciemna strona mediów społecznościowych, która ona pokazuje te piękne, szczupłe, wspaniałe sylwetki, które są idealne i właściwie jak się ustawia, to tak będę wyglądać. Więc to jest ta ciemna strona też mediów społecznościowych. Niestety coraz mniej tłuszczu, to znaczy, że zdrowiej wyglądam, a to też nie do końca tak jest. Jest wiele chorób, które jest takich somatycznych, takich jak na przykład niepłodność. One wymagają do tego, żeby zacząć leczyć niepłodność, wymaga bardzo zbilansowanej diety. To jest jeszcze cały czas w fazie jakby badania, tworzenia i tak dalej, ale wiemy, że węglowodany są potrzebne, tłuszcze są potrzebne do tego, żeby hormony płciowe po prostu powstawały. Tak? No i na pewno ruch też jest potrzebny w tym wszystkim. No, mówimy o medycynie zdrowego stylu życia, w której jakby podstawowe filary to odpowiednie żywienie i właśnie aktywność fizyczna. Mhm. Masz różnych pacjentów w tej chwili, tak bardzo krótko, z jakimi problemami najczęściej mają do czynienia Polacy psychicznymi i czy zalecasz im właśnie aktywność fizyczną, czy zalecasz im ruch, jak już się dowiesz, jaką formę jaką lubią. Przyznam się szczerze, że nie pytam, jaką formę lubią, ale zalecam ruch taki, jak lubią. Aha. Jakby to pytanie faktycznie nie pojawia się u mnie, chociaż może i będę je stosować, bo jest dobre diagnostycznie, bo to tak też pokazuje temperament, gdzie tego człowieka na tej osi umieścić. Ale najczęściej mamy do czynienia w tej chwili z zaburzeniami lękowymi. To jest pierwsze w kolejce, potem są uzależnienia. No i na końcu tego peletonu jest depresja, czyli tak naprawdę wszystko w zakresie regulacji emocji. Więc to są te trzy najgorsze rzeczy, które nas dręczą i które nas wyniszczają. I we wszystkich tych trzech jakby ruch jest zalecaną formą ruch, szczególnie też właśnie taki grupowy, żeby to miało... Socjalny też taki aspekt, tak? Tak, skojarzyłam. No właśnie, taniec jest takim fajnym sposobem do tego, żeby budować relacje, w zależności od tego, jaki to jest taniec. To bo jak masz taniec w parze, nie wiem, z partnerem, partnerką, żoną, małżonkiem, to tutaj można takie relacje sobie rodzinne czy bliskie budować, a jak to jest taniec gdzieś tam w grupie, no to też poznajemy różnych ludzi, zmieniają się osoby. Tak łatwiej nam chyba nawiązywać relacje. Tak. Wtedy, kiedy mamy wspólny temat, wspólnie się ruszamy. Tam też jest dotyk oczywiście, który też bardzo dobrze działa. Tak, aczkolwiek też może być bardzo trudny. No to zależy... Dla niektórych oczywiście też. Ale to też jest wtedy forma terapii. Bo to też nie jest do końca dobre, że nie lubię być dotykana. No, to też świadczy o czymś, no, nie do końca jest prawidłowe, no bo wiadomo, każdy ma jakiś swój dystans społeczny, który musimy wszyscy zatrzymywać odpowiedni dystans społeczny, ale normalnie każdy ma swoje, tak? Moje jest mniej więcej jakieś 30 centymetrów od drugiego człowieka. Ja bardzo nie lubię, jak ktoś mnie tam łapie za rękę, jak do mnie mówi, szczególnie jak kogoś nie znam, tak? To albo jak się zbliża do mnie i jak mnie ociera się o mnie. No, ja tego nie lubię za bardzo. Czy wolisz sama tańczyć? Tak, albo z kimś, kogo bardzo dobrze znam, albo znam. Tak. No, to zdecydowanie tak. Jak właściwie zbudować taki nawyk i właśnie, żeby ktoś nie przedawkował? Jak poprowadzić osobę, tak żeby, jeśli jest osobą nieaktywną, dużo mamy takich osób, mamy zbyt mało aktywnych osób, ten poziom aktywności jest zbyt mały, to jest przebadane. W Polsce to jest na poziomie 20%, 21% u mężczyzn, 16% u kobiet, jeśli chodzi o uczestniczenie w odpowiedniej dawce aktywności fizycznej, to zalecane przez Światową Organizację Zdrowia, więc my ruszamy się za mało. Jak przekonać kogoś, żeby się ruszał? No to już wiemy, że musimy to lubić, jakąś taką formę ruchu lubić, ale jak zbudować taki nawyk, trwały nawyk i jeszcze, żeby przypadkiem nie przedawkował? Trzeba go znaleźć z drugiej strony. To
To po pierwsze, dlatego że my najczęściej, Polacy, najczęściej nie ruszamy się dlatego, że jesteśmy przepracowani. Za dużo godzin spędzamy w pracy. Jak już jesteśmy, wracamy z tej pracy, to jesteśmy tak przemęczeni, że jedyna forma aktywności, jaką, na jaką jesteśmy zdolni, to dojść. Ty mówisz o pilocie, bo ty już jesteś w tej następnej fazie, a ja jeszcze dochodzę do kanapy. Wiesz? Więc jeszcze dojście do kanapy, złapanie tego pilota, a czasami jest taki konkurs, kto ma na wyciągnięcie ręki w domu, kto ma bliżej, ten musi się przesunąć teraz do tego pilota. Teraz już w smartfonie możesz sobie ustawić pilota w aplikacji. To prawda, to prawda. I to już jest, już będzie jeszcze gorzej, bo już wtedy żadnej nawet tego ruchu ręką nie trzeba będzie zrobić. Ale na szczęście jeszcze wiele osób, które korzysta z telewizora, nie używa smartfonów, bo to tak jest, że to trochę starsze społeczeństwo. My jesteśmy to starsze społeczeństwo, nie chcę cię martwić w tym moim rozumieniu oczywiście, bo to młodsze od nas to już jest tylko i wyłącznie w mediach społecznościowych, czyli laptop na kolana, czyli najgorsze, co może być. Znowu tutaj do tej płodności się odniosę, dlatego że to jest też taki przegrzewamy temat, tak, jądra, więc znaczy wy, mężczyźni. Kobiety z kolei tu akurat nie mają problemu, ale to też przebadano i że jest to ogromny odsetek problemu, jaki występuje w niepłodności. A ja zajmuję się kobietami i mężczyznami z problemami niepłodności. I to też jakby dla nich, ja dla nich zalecam właśnie też aktywność ruchową, ale nie współżycie, które też jest aktywnością ruchową, tylko tak, właśnie odpuszczenie sobie tego, dlatego że oni już, u nich to przybiera właśnie formę takiego robienia tego wszystkiego na akord. Mechanicznie. Tak, więc dla nich formą takiego relaksu jest na przykład wyjazd gdzieś, ale nie po to, żeby się zrelaksować i odpocząć i wtedy tam zajdzie w ciążę ktoś, tylko dlatego, żeby oderwać myśli i zająć się sobą. Więc trzeba zajść człowieka do drugiej strony, czyli trzeba go najpierw przekonać, że ta praca wcale nie jest taka konieczna, aż w takim wymiarze godzin i aż tak dużo. I tutaj pandemia, z którą mieliśmy do czynienia, mamy do czynienia i będziemy mieć do czynienia, bo tak naprawdę ten koronawirus to już z nami zostanie do końca życia, zrobiła dużo dobrego, bo nagle się przekonało, bardzo wiele osób się przekonało, że można odpuścić. Że nie musi. Że nie musi, tak. Że nie musi tyle pracować, że można zrobić w międzyczasie coś właśnie. Ja na przykład zaczęłam jogę trenować wtedy, ale joga jest dla mnie trudna ze względu na to, że jest, wymaga precyzji i niby precyzji, ale oczywiście już znalazłam formę jogi, która jest bardzo dynamiczna i bardzo szybka, więc natychmiast się na nią przerzuciłam. Ale na początku byłam bardzo zawzięta, że chcę coś zrobić, żeby takiego, żeby nie osadzić w tu i teraz, tak? Bo ja też jestem osobą, która gdzieś ciągle pędzi, tak? Więc zajść od drugiej strony, czyli przekonać, że praca to nie jest centrum wszechświata. Zgadzam się, bo też przez to, że nagle nie musiałem jeździć do pracy, trochę czasu mi się uwolniło, miałem znowu więcej czasu, żeby jakąś formę ruchu zastosować i dodatkowo pomyślałem sobie, że no to jest tak świetne. Ja piszę o aktywności fizycznej, ale w takich miejscach, do których nikt nie zagląda praktycznie. Czyli te książki, które czasami... czasami nasze książki są takie generalnie nie do czytania, tak? No nie o to mi chodzi. Nie o to mi chodzi, ale bardziej może nie mówię o tych akurat książkach, które piszemy, bo to akurat była taka popularno-naukowa. Tak, właśnie. Ale do tych naukowych to już tak, nie książki, ale... nie zagląda, tak. Ale czasopisma naukowe, no to tam zaglądają osoby, które siedzą w tym świadku, w którym my, czyli gdzieś... I nie chcę być okrutna. Piszemy kolejne prace. Nie chcę być okrutna, ale też rzadko zaglądają, osiągając pewien pułap już naukowy, rezygnując z tego zaglądania, nawet tam oni, bo już mi to jest niepotrzebne. Raczej młodsi koledzy, którzy chcą się rozwijać w danym zakresie, to do tych naukowych sięgają. Pomyślałem, że tak pisanie sztuka dla sztuki to niekoniecznie i może w prostszy sposób mówić o tych ważnych rzeczach, których piszemy, właśnie za pomocą podcastu. To też był czas, kiedy chciałem zacząć próbować. I zobaczymy, co z tego będzie jeszcze. Ale jak? Bardzo ci to dużo stresu dawało na początku? Na początku czy tak. Daje na początku tak, a później zobaczyłem, że to pewnie większość osób, że to nie takie straszne, da się zorganizować i jeszcze jest dodatkowo trochę więcej czasu i pomyśleć o innych rzeczach, niż myślimy na co dzień. A odsyłasz już pacjentów do swoich podcastów?
One jeszcze nie wystartowały. Ale jak wystartują, to właśnie zaczniesz ich odsyłać i zobaczysz, że jeszcze ci się skróci czas na to, co możesz z nimi zrobić i co musisz z nimi zrobić, bo nie da się tego w podcaście umieścić, to zauważysz, że dzięki temu podcastowi właśnie skrócił ci się ten, wydłużył ci się ten czas, a oni mogą to zobaczyć, co byś normalnie musiał im tam powiedzieć. To zobaczysz tą część, którą ci przyniesie podcast. Tak, nagrywamy we wrześniu, a odcinek pewnie będzie za jakieś 2 miesiące wypuszczony i zobaczymy, jak będzie się rozwijał. Na pewno będę się uczył na każdym kolejnym. I o to też mi chodziło. Ale wracając do budowania nawyku. Zaszliśmy od tyłu. Zaszliśmy od tyłu, czyli przekonaliśmy, że praca nie jest najważniejsza. Po drugie, żeby taki człowiek też pamiętał o tym, że osoba, która chce zacząć budować swoje nawyki, musi pamiętać, że każda rzecz powstaje od pierwszej malutkiej cegiełki. Absolutnie wszystko. Biegamy od pierwszego kroku. Od kupienia butów nawet. Ja muszę mieć ostatnie zdanie, wiesz, ze mną jest trudno pod tym względem, ale dobra. Ale faktycznie, biegamy od pierwszego kroku. Jeżeli budujemy budynek, no to też najpierw oczywiście plany muszą być. I tak samo trzeba podchodzić do aktywności, że nie od razu ja przebiegnę półmaraton. A w ogóle półmaraton to zdrowo czy niezdrowo? Jeśli jesteś odpowiednio przygotowana do półmaratonu, to zdrowo. A maraton? Również. Tylko musi to być odpowiednio dobrze przygotowany plan. Tak. A maraton samo kilka razy w roku? I też. Ja po prostu na siłę chcę udowodnić, że bieganie jest złe. Nie, no, nie żartuję, oczywiście. Tak jak mówiliśmy, żartuję, że oczywiście. Można wszystko przedawkować. Tak. Jak są osoby, które biegają wiele maratonów w ciągu roku, ale już są tak zaadaptowane do tego, że to nie stwarza im problemu. Nawet są badania, które pokazywały osoby biegające jednorazowo, nie wiem, 1000 kilometrów, czy nawet więcej. Okazuje się, że na początku biegu w kolanie chrząstka stawowa ulega tam odwodnieniu, pewnej degeneracji, ale przy dłużej trwającym, ona się odbudowuje w czasie biegu nawet. Adaptuje się po prostu. Tak. Ewolucja to potęga. Także nasze możliwości naszego organizmu są, no, można powiedzieć, że cudowne. No może są skończone, tak? Bo można i umrzeć podczas biegu. To jak się zdarza, nie jest przygotowanym. Jak się nie jest przygotowanym. Mhm. Ale no to jest kwestia zbadania siebie, dobrania tych ćwiczeń, które robimy, dobrania dystansu, intensywności do swoich możliwości. Że cały czas recepta, tak. Czyli odpowiednio dobrana dawka. Właśnie. I teraz, co jeszcze? Do czego jeszcze przekonać? No, ja na przykład przekonuję, tak jak i przekonuję samą siebie do ćwiczeń właśnie tym samym. I tutaj będzie taka część bardzo kobieca, czyli ubraniami, drogi panie, czyli tym, że można się naprawdę fajnie, jeżeli ktoś się interesuje modą, ktoś się interesuje fajnym wyglądaniem, to przekonuje go, że przy sporcie wcale nie musi tego porzucać, tylko wręcz przeciwnie, teraz to jest taka możliwość takiego ubierania się, jak się chce i wyglądania fenomenalnie, nawet nie za duże pieniądze, bo to nawet nie chodzi o duże pieniądze, bo w zwykłych, bardzo, bardzo, bardzo zwykłych marketach są przepiękne ubrania do każdej aktywności fizycznej. Oczywiście nie mówię tutaj teraz o obuwiu, bo jakby obuwie to faktycznie jest ta rzecz, którą ja uważam osobiście, że najbardziej warto zainwestować w każdej aktywności ruchowej i myślę, że mnie tu poprzesz. Patrzę z niepokojem. To prawda, co mówisz, bo do każdej dyscypliny sportowej, no tak działa marketing. Wydawałoby się, że bieganie, prosty sport, nie trzeba inwestować, a można. A można naprawdę dużo wydać pieniędzy nawet do prostego biegania. Nie mówię już o dyscyplinach sportowych, gdzie należy kupić dodatkowy sprzęt do tego, żeby coś robić. Nie wystarczą buty i strój, tylko nie wiem, deska windsurfingowa, kije do golfa. To wszystko narty może kosztować. I oczywiście tam te półki cenowe są też prawie że nieograniczone, tak jak tak. Możliwości naszego organizmu. Tak, ale taki zwykły fitness, czyli idę na salę i ćwiczę, nie wiem, czy to TBC, czy to jakąkolwiek inną formę, czy właśnie jakiś rodzaj tańca, który jest, no to nie wymaga aż tak dużych nakładów finansowych, jeśli chodzi o ubranie.
I bo nic więcej, oprócz naprawdę tego obuwia, to tam będę się jednak trzymać tego obuwia, bo to jednak stańczenie mi zostało. Są, słyszałem o formie, bo form jogi jest bardzo dużo. Są takie, do których naprawdę nie trzeba nic inwestować, bo jest joga nago. Nago, tak, też słyszałam o niej. Ale co najbardziej mnie zdziwiło z takich ciekawostek, jak byłam w Singapurze, to tam temperatura cały rok jest mniej więcej taka sama, 35 stopni. Wilgotność chyba z 80% czy 90%, więc to jest super. I proszę sobie wyobrazić, że dziewczyny, które tam trenują jogę, trenują, to się nazywa, żebym teraz nie przekręciła, ale wydaje mi się, że to się nazywa hot yoga, czyli trenują w temperaturze 40 stopni, 40 paru stopni. Na sali jest specjalna temperatura robiona, taka wysoka jeszcze, żeby w tej temperaturze ćwiczyć. To jest dopiero. Ale po co? Pytanie. To jest pytanie, którego już nie zadałam, ponieważ jakby sama idea tego, że żyjąc w kraju, w którym jest tak ciepło, jeszcze się docieplają, to było dla mnie dziwne i jakby nie tego też dyskusja dotyczyła, a potem, że jeszcze w tak wysokiej temperaturze, biorąc pod uwagę, że znam zawody, kto dłużej wytrzyma w saunie w temperaturze 100 stopni i ten, kto wygrał chyba w 2010 zmarł z tego powodu, więc... No, odwodnić się przy aktywności odpowiednio intensywnej, przy odpowiednio wysokiej temperaturze, nie trudno. Więc ja też nie rozumiem, dlaczego to chyba hot yoga się nazywała, ale było to dla mnie fenomenalnym zaskoczeniem. Nie chciałabym tego spróbować. Ja też nie. Ja wolę raczej tą minus 14 podczas biegania niż 35. A to nie, ale przy 35 ja lubię najbardziej wtedy tą aktywność, czyli polegającą na relaksacji całego ciała, czyli leżenie. Zostałam upomniana, że warto. Że słychać piłkę. Dobra, bo to but się odcierał. Już nie będzie. Stoję w miejscu. Patrz. Siedzisz nawet. Nawet siedzę. Dobra, teraz ty masz ostatnie słowa. Patrz, teraz będę bardzo spokojna. Wracając do budowania nawyku, to czy wszystko już powiedzieliśmy? Żeby to było właśnie od początku, tak układane. Tak, ja myślę, że to najważniejsze jest, bo jakby media też niestety karmią nas tymi ciałami, które i tymi osiągami, które są już wypracowane po wielu, 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 wielu latach ćwiczeń, treningów i tak dalej. A my mamy taką prostą, ludzką, zero-jedynkowość do przyjmowania rzeczy. Widzę, czyli jest proste, a to tak nie wygląda, więc ja jestem za tym, żeby ciągle o tym przypominać i bardzo dużo przypominać o tym, że każdy sport, każda rzecz, każda praca, każda umiejętność, którą zdobywamy, wymaga poświęcenia czasu i pracy. Zgadza się. Też zauważyłem, nie wiem, pewnie też to zauważyłaś, że mówiliśmy o tym, że możemy przesadzić, i rywalizujemy ze sobą, z innymi, bo ktoś namówił kogoś do biegania, później jeszcze się znalazło kilka osób i czy piliśmy się tego biegania, ale do każdej innej, crossfit, sama mówiłaś o crossficie. O crossficie, to jest też dobry przykład. I gdzieś tam ze współpracownikami na przykład zaczynają osoby rywalizować i robią sobie krzywdę. Tak. Czy jest na to jakiś przepis, żeby tego nie robić? Żeby nie robić. Tak. Nie robić. Po prostu nie robić. Nie robić. Oczywiście to wynika z naszej osobowości. Czyli jeżeli masz osobowość rywalizującą, jesteś osobą, która lubi rywalizację. Czasami trochę lubi. Czasami trochę, ale jest współzawodnictwo i rywalizacja. I myślę, że bardziej chyba chodziło ci o to, że lubi współzawodniczyć, czasami lubią ludzie, a rywalizacja jednak jest nacechowana taką negatywnością tego słowa i powinno być, bo rywalizacja z gruntu rzeczy zawsze do jakiejś destrukcji doprowadzi. Czy to od naszych kontaktów, na przykład jakbyśmy zaczęli ze sobą rywalizować. Właśnie, bo ty jesteś lepszy, to ja już zaczynam ci zazdrościć. Kto jest lepszym wykładowcą? Wiadomo, że ja. To akurat jest proste. Ja się zgadzam. ale kto jest lepszym biegaczem? Nie wiem. No może... na pewno. Możemy się o to założyć. No jakbym założył szpilki i biegał w szpilkach, to niekoniecznie, bo są też takie zawody. Wiem. Tak wiem, widziałam bieganie w szpilkach, chociaż nie wiem, czy jest to najzdrowszy pomysł. Mimo mojej miłości do szpilek, którą wszyscy znają, nawet w moim gabinecie stoją szpilki na półkach,
Więc nie byłabym za tym bieganiem szpilka, chociaż mi się zdarza, bo się ciągle gdzieś spóźniam, więc muszę nadrobić to albo właśnie biegiem, a jestem w szpilkach. Więc... Ta twoja kontuzja, nie wiem czy mogę zdradzić, to nie była coś z tym związana. Moja kontuzja nie była kompletnie związana ze szpilkami, ale jest, zanim przejdę do kontuzji, to jest co innego. Z kolei chodzenie w szpilkach i taniec spowodowało, że mój kręgosłup nie jest przyzwyczajony do płaskiego obuwia kompletnie, no bo jednak inaczej inną pozycję ciała przyjmuję. Tak. Tańczyłam zazwyczaj w wysokich obcasach, tak? Więc w momencie, w którym przechodzę na płaskie i muszę gdzieś przejść w płaskim obuwiu, muszę je bardzo starannie dobrać, dlatego że potrafi na przykład po 30 minutach spaceru zaczyna mnie boleć kręgosłup, po prostu mnie boli kręgosłup. I wtedy wkładasz szpilki. I wtedy wkładam szpilki, albo zaczynam się wyginać w odpowiedni sposób, to wtedy przynajmniej lepiej. Ale wracając do kontuzji, no kontuzja zdarzyła się na narzędziu, które jest narzędziem tortur, czyli trampolina, która powinna być zakazana do użytkowania takiego codziennego. I tu teraz a tu się nie zgodzę. Do takiego codziennego dla laika? Ja mówię o takim, wyobraź sobie człowieka, który w ogóle nic nie ćwiczy i stawia sobie taką trampolinę w ogródku. Nie, no jasne, no na wszystkim można się uszkodzić. Na szpilkach, na trampolinie, na wszystkim. Szczególnie dzieciom akurat trampoliny są zalecane, bo tam jest takie obciążenie osiowe na tkankę kostną. Tak, ale one się też fajnie, jeszcze nie są, tak, się nie są takie scalone jak my. Się fajnie rozwijają, budują, gęstnieje tkanka kostna, tak to można w bardzo dużym uproszczeniu powiedzieć. Oczywiście jeśli cię samemu skacze na tej trampolinie, bo jak jest ktoś jeszcze dodatkowo, to kontuzje łatwo. Łatwo, a dzieciaki to teraz uwielbiają. Teraz są bardzo skacza. Modne parki trampolin. Tak. To wszystko jest byłam dla ludzi. Nawet. Wszystko. Byłeś? Byłem. I? Patrzyłem, jak dzieci skaczą. A nie wszedłeś? No nie, bo to zawsze ja były weszłam. Jakieś urodzinki z dziećmi i nie próbowałem. Ja weszłam i wysłałam zdjęcie swojemu ortopedzie i nie mogę powiedzieć, co mi odpisał, bo jest to bardzo niecenzuralne i były to 3 słowa, które były niezwykle niecenzuralne i powiedział, że mam natychmiast stamtąd zejść. No i właśnie wracając, uszkodziłam się na trampolinie takiej ogrodowej. Wyskoczyłam w górę i robiłam swój popisowy numer, czyli szpagat w powietrzu turecki, tak zwany turecki. Chyba się teraz już tak nie mówi ze względu na poprawność polityczną. Tak w ogóle. Coś mi się tak wydaje, bo już się też dzieci w przedszkolu też nie siadają po turecku, tylko mają nogi w kokardkę. To ja jeszcze muszę doczytać. Doczytać i sprawdzić to. Oglądać, tak, dosłuchać. Bo na pewno dzieci w przedszkolu mają... Ty siadałeś jak? Po turecku siadałeś? Już nie pamiętam, ja mało pamiętam z dzieci. A, nie, dzieciństwa. To ja pamiętam po turecku, to wiesz jak jest, tak? No oczywiście, że wiem. No z nogami związanymi, czekaj, spróbuję nie spaść z tej piłki twojej, dobra, jest, tak. Dobra, przypuśćmy, że to są nogi w kokardkę. A kiedyś się mówiło, że po turecku... Wiem, że jest w literkę W, albo właśnie tak skrzyżowane mogą być. No właśnie, no dobra, no ale wracając do szpagatu, to jest francuski i turecki, kiedyś tak przynajmniej było, jak jest teraz nie wiem, ale warto sprawdzić. No i wyskakuję w górę na tej trampolinie, dużej trampolinie mocnej i robię ten turecki szpagat w powietrzu. Ja jakby nie muszę długo się rozciągać przed robieniem czegoś takiego, dlatego że moje ścięgna są wyjątkowo przystosowane do czegoś takiego. No i to chciałam zrobić i wyskoczyłam na prostych nogach właściwie, nawet nie zdążyłam jeszcze tego szpagatu zrobić i jak gruchnęło wszystko, to wszystko właściwie, co mogło się zepsuć w tym, że kolanie się zepsuło. No i jak prawdziwy lekarz, prawdziwy doktor, nie zastosowałam się do zaleceń lekarskich, ale prawie się nie zastosowałam, bo mi kazano zrobić operację. Bardzo intensywnie na to naciskano, no ale jak już się uparłam, że nie pójdę na operację, bo ja przecież pracować muszę, bo przecież nie muszę pracować. Nie ma czasu się operować i później hospitalizować. Właśnie, no i jeszcze leżeć i jeszcze potem chodzić w tym stabilizatorze, dajże spokój, jeszcze o kulach, to w ogóle już drama, chociaż i tak musiałam jeszcze chodzić. Jeszcze wszystkie zabiegi. A właśnie, no i drugą rzeczą było, że konieczna fizjoterapia, konieczna, to w ogóle, no to chociaż to zrób. Oto mój przyjaciel, więc no to chociaż to zrób. No i faktycznie do tego podeszłam solidnie i razem z fizjoterapeutą Robertem bardzo ciężko pracowaliśmy. No i jestem aktualnie bez operacji. Moje kolanko działa świetnie. Nie uciekam. W ogóle nie ucieka mi to kolano. W ogóle. Aczkolwiek po tej parku trampolin tak troszkę lekko je odczuwałam, ale nie odczuwam je po bieganiu po plaży, na przykład jak z pieskiem swoim biegam.
to nie odczuwam. A właśnie, a propos budowania dobrych nawyków, jeżeli ktoś ma oczywiście taką możliwość, że to taki mały zwierzak w postaci pieska, bo kota to nie, ale pieska, też jest takim dobrym czymś do budowania nawyku, takiego zdrowego nawyku chodzenia na spacery. Bo pies cię zmusi do wyjścia, no tak. Nie ma siły. Też były jakieś badania, które pokazywały, jak osoby, które mają psa, mają zdrowsze serce. Tak. No, muszą schodzić na spacery, bo mówiąc o ruchu, to nie myślimy tylko o tym sporcie, czy to będzie taniec, bieganie, crossfit, czy coś innego, tylko najprostszą formą ruchu, której już chyba naprawdę nie trzeba inwestować, to są te spacery. Spacery, tak jest. Tak. Ja mam dwa psy. Ja jestem na etapie namawiania taty na psa. Taty? No taty. To nie namawiaj na labradora. Nie, to ja jestem tym tatą. Moje dzieci mnie namawiają. To nie kupujcie labradora. Nie daj się namówić na labradora. Nigdy w życiu. Mieszkam w bloku. Nie, labradory to są takie... Maksymalnie do kolana może być, ewentualnie nawet do połowy łydki. No to polecam ci Jack Russell Terriera. Tak, słyszałem, tylko chodzi o to, że one podobno potrzebują takiego mocnego zajęcia się intelektualnie tym psem. I ja nie wiem, czy to będzie czy na to czas. Czy dasz radę mu intelektualne rozrywki zawodzone? No właśnie. Że gdzie bo jest ja mogę pies, a gdzie ja? Fizyczne mogę mu zapewnić, bo może ze mną biegać, ale... Ale właśnie nie wolno przywodzować psów. Ja mam, taka jestem specjalistka wielka, dlatego że raz, że kocham psy i zwierzęta, ale dwa, że mam sama border collie. Ten drugi pies, młodszy, bo starsza jest w typie labradora, dlatego nie polecam, bo do tej pory jest uparciuchem ostatnim, ale drugą jest border collie. Border collie to też jest taki mit o tym, że trzeba border collie zapewnić masę ruchu, bo jak tylko masę ruchu mu da tobie święty spokój. To jest nieprawda, trzeba mu zapewnić jakąś intelektualną zagwozdkę. Jak na przykład jest jakiś inny piesek u mnie w domu, bo ktoś ze znajomych ma dyżur, to ja na przykład daję mojej Audrey polecenie: pilnuj, zagoń na dywan i ona przez cały dzień nie zrobi nic w domu, bo cały dzień pilnuje tego jednego psa drugiego, żeby ten pies się poruszał tylko w obrębie tego wielkiego dywanu, na którym jest, i nie wolno zejść psu z dywanu, bo pies mój natychmiast zagania z powrotem Luisa na dywan. Więc faktycznie te intelektualne zagadki są dobre dla tych psów. I Jack Russell Terrierowi też, to jest proste, naprawdę. No ja się uczę na razie o tych różnych rasach. I dzieci mnie polecam. Uczą. Nawet dzisiaj książkę jeden dostał. Ale polecam w typie na przykład Jack Russell Terriera, a nie z hodowli branie. Bo jednak nie jest za dobry pomysł. Dobrze, ale wracamy, tak. Rzeczywiście, rzeczywiście to też jest dobra recepta na ruch. Żeby zacząć się więcej ruszać, to można sobie kupić pieska. Tak. I to jest taki prosty sposób. Albo wziąć ze schroniska. Tak. Czy coś jeszcze w kontekście i ruchu, i twojej fizjoterapii? Czy tam długo bardzo się wracałaś do formy bez tej operacji? I jak to teraz twoim tańcem jest? Teraz w ogóle bez problemu. Trochę mam teraz problem z drugim kolanem. Myślę, że wynika to z tego, że... Tam to oszczędzałaś. Oszczędzałam. Ale też pracujemy teraz nad nim, więc jakoś to już wraca do normy. A czy długo wracałam do formy? No myślę, że wracałam dokładnie tak samo, jakbym była po operacji. A nawet chyba krócej, bo właściwie to pół roku mi zajęło do takiej stuprocentowej sprawności, do chodzenia w tych szpilkach, do biegania w nich i do tego, żeby mi to nie sprawiało ból, bo wiadomo, że szpilkę to ja mogłam założyć od razu i iść w niej, albo biec, albo zacząć tańczyć. I tu jest taka rzecz, którą ci chciałam powiedzieć o sobie, jeszcze jedną, o której nie wiesz. Słucham. Ale ze względu na brak stroju, bo... zostało mnie poproszone ubranie się sportowo, a że ja jestem osobą lubiącą modę też, między innymi. Sportowo też. Tak, i sportowo. Więc się sportowo ubrałam, ale sportowo tanecznie. Drugiego sportu, który uprawiałam przez dość sporą część swojego życia, już nie posiadam ubranka, ale będę miała, bo zamierzam na nie wrócić, to jest taekwondo. Czyli koreańska sztuka samoobrony. I taekwondo polecam niezwykle wszystkim dzieciakom. Wszystkim, czy to chłopcom, dziewczynkom, szczególnie nadruchowym, które mają problemy z nadaktywnością, które mają problemy ze spektrum ADHD, dlatego że jest to niezwykle takie, bo to jest połączenie wszystkiego. Samoobrona już samo
to świadczy, że to jest taka sztuka właściwie i sztuka. A też dyscypliny chyba uczy, jak zresztą każdy uczy sport. Ogromnie dyscypliny, ale też takiej dyscypliny i właśnie grupowej. Wykonuje się różnego rodzaju czy kopnięcia, czy uderzenia stojąc w rzędach, więc każde odstępstwo od normy od razu widać też, więc staramy się być wszyscy razem, robić tak samo, żeby było to też tak grupowa samo. Forma, która jest właśnie zalecana. A plus tego właśnie, że uczy pokory ogromnie. A też chyba buduje taką samoocenę. Tak, i dużą pewności siebie. No właśnie. I też, a z drugiej strony, dzięki tej, bo to też można powiedzieć dobrze, ale wyzwala dużo agresji, co jest nieprawdą. Bo w momencie, w którym uczysz się, że twoje ciało jest bardzo silne i potrafi, nie wiem, rozbić deski, potrafisz wyskoczyć, kopnąć z obrotu, z tyłu, z przodu, że właściwie jesteś w stanie pokonać, tak jak ja ćwiczyłam, będąc nastolatką. Rozbijałaś deski? Rozbijałam deski, no. Rozwijałam deski też, ale to tak, rozwijanie desek to takie zawsze było bardziej takie popisowe, jak chcieliśmy przed każdym nowym sezonem, to robiliśmy pokazy. Przed rodzicami pewnie. Przed rodzicami, przed innymi osobami, które się zastanawiały nad tym. Tutaj do mojego sabuma Zbigniewa Sępa wielki szacun, bo to on właśnie mnie pamięta, nawet na moje 40 urodziny gdzieś odgrzewał jakiś filmik z 93 roku. Z zawodów, chyba w Olsztynie, tak mi się wydaje, na których byliśmy. I tak popatrzyłam na siebie z tego 93 roku, to tak osobowościowo, to tak temperamentnie, to tak zostało mi tak samo. I jeśli chodzi o występ przed kamerami, to cały czas jest to samo. I to było strasznie miłe, że zresztą cały czas jestem z nim w kontakcie. I karate to, szczególnie te kwando, to jest właśnie coś niesamowitego, bo uczy bardzo wielu rzeczy, właśnie tej siły. I wręcz przeciwnie, jest tak, że w momencie, w którym stajesz z kimś na drodze, na ulicy, nie wiem, ktoś cię prowokuje, wiadomo, jesteśmy sfrustrowani, tak, wszyscy, to zdajesz sobie z tego sprawę, że jak go uderzysz, no to niestety twoje ręce i twoje stopy, nogi są bronią. Więc to nie jest już takie hop-siu, więc nie używasz właśnie siły, wręcz przeciwnie, zaczynasz używać argumentów, siły argumentu, a nie siły fizyczne, więc to jest taka rzecz, która jest jeszcze do tego. No fajnie posłuchać, czego to jeszcze możemy doświadczyć i czego możemy się nauczyć poprzez sport, ale co wytrenować, co poprawić w sobie. I właściwie każda forma ruchu coś nam daje. Pamiętamy o tym, żeby dawka była dostosowana, tak, żeby do swoich możliwości i żeby nie iść za tą modą, bo ja myślę, że tak najwięcej szkody w tej chwili w ruchu jest pójście za modą. Jak był boom na crossfit, no to wszyscy polecieli na ten crossfit. Jak był boom na bieganie, wszyscy nagle rzucili się do tego biegania. Jak jest boom na, nie wiem, na teraz na wrotki wraca i rolki tak nie bardzo, ale wrotki, tak, tak. I te hulajnogi. Oczywiście tutaj przemysł natychmiast te silniczki tam montował we wszystko, no ale jak jest boom na to, no to wszyscy się rzucają na to, więc żeby nie iść za modą. Trochę w tym prawdy, ale wolałbym, żeby moda zachęciła do kogoś do tej formy ruchu niż żadnej. No tak, tylko teraz tak, ile procent zachęci, a ile zniechęci? To jest ciekawa rzecz. Czy moda bardziej zniechęci, bo ja się sfrustruję i tutaj wrócimy do mojego biegania, bo pójdę za modą i zacznę biegać jak wszyscy, nie będzie mi wychodzić, bo mi to naprawdę po prostu nie wychodzi. Ja dlatego nie lubię biegania, bo to jest złe. Ono mi nie wychodzi. Ale to też kwestia, do kogo się trafi, do jak się do tego podejdzie. Czy masz do tego plan? Czy właśnie na hura, tak jak wszyscy, aby tylko więcej, mocniej, szybciej, czy znajdzie się trener, no który tak, poprowadzi ciebie? No tak, no ale widzisz, nie ma specjalistów. Są pseudospecjaliści w sieci, którzy ci mówią, idź na hura, ja ci pokażę, osiągnij no tak, sukces. z YouTube'a próbują uczyć, leczyć cokolwiek. No właśnie. To nie zadziała, tutaj, no pewnie tutaj. Więc jak tak pytasz mnie o zdrowe nawyki, przypomniała mi się jeszcze jedna rzecz. Najważniejszą rzeczą jest to, żeby specjaliści byli w sieci. O budowanie zdrowych nawyków. Jeżeli chcemy budować zdrowe nawyki u swoich pacjentów i u osób dookoła nas, to specjaliści powinni być w sieci, widoczni. I tu się zgadzam, bo to tu jesteśmy. I to chyba nawet dobry sposób, żeby dobrze zakończyć. A nie chcesz salsy ze mną zatańczyć? No ale tego nie pokażemy nie w podcaście. No ale to pokażesz w dodatkowych.
Choć sam sobie coś nauczę. To dobry pomysł, zrobimy z tego jakąś zajawkę na YouTube'a może. Tak. A dla osób, które słuchają podcast, to chciałbym podziękować bardzo, że nas wysłuchaliście. A tobie, Maju, dziękuję bardzo, że mogliśmy wszyscy ciebie posłuchać. Właśnie okiem specjalisty, który zajmuje się głównie głową, jak to połączyć z ruchem, z aktywnością fizyczną i jak tworzyć właściwą receptę na ruch. Tak. Także dziękuję ci bardzo za rozmowę. Ja tobie również bardzo dziękuję, bo dzięki temu też mogłam pokazać, bo drodzy państwo, tak jak rozmawialiśmy z Tomkiem, to dokładnie tak wygląda też wizyta u psychiatry, chociaż żadny z nas nie jest na wizycie, ani Tomek u mnie, ani ja u niego, ale tak dokładnie to wygląda, że tak sobie rozmawiamy z pacjentem i na tej podstawie diagnozujemy bardzo wiele rzeczy, my psychiatrzy, psychiatrki. I nie ma się też co bać tych psychiatrów, że aż takimi demonami to nie jesteśmy. Jak już się przestali bać fizjoterapeutów, to też czas, żeby się nas przestali bać. Dziękuję ci, Mariu, jeszcze raz. Dziękuję i do usłyszenia, zobaczenia podczas kolejnych odcinków.